Siemandero, witam z miejscowości Święty Krzyż, czyli Svatý Kríž. Svatý Kríž w Słowacji oczywiście. No i tu mamy taką miejscóweczkę fajną. Jest łóżko, jest telewizor, jest sofa chyba rozkładana, także można się spokojnie chyba nawet pomieścić cztery osoby. Tu jest kuchnia, jest mikrofalówka, jest lodówka, jest okap, jest taka mała kuchenka, zlew, czajnik, są jakieś garki, są kufle nawet na piwo, talerze, szklaneczki, kieliszki, wszystko co potrzeba. A tu jest łazienka i w łazience też pralka i nawet są jakieś kapsułki do prania i taki grzejnik do suszenia na przykład ubrań bądź też ręczników. No i prysznic. Jak widzicie, jest miejsce do grillowania, także można sobie pogrillować naokoło góry. Może tu tak za specjalnie nie widać, bo drzewa zasłaniają, ale jest fajny placek z fajnym ogródkiem. Można sobie posiedzieć. No i tu z drugiej strony, no, też widać góry. Jest też tu fajnie, jak ktoś jeździ na nartach. Podobno, że tu jest bardzo ciepło i na zewnątrz są te podłogi podgrzewane, żeby sobie suszyć. Tak. Buty bardzo szybko schną. Jeżeli ktoś przychodzi z mokrymi butami, bądź też ogólnie mokry, no to wszystko bardzo szybko wysycha. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest pralka, także można sobie spokojnie wyprać wszystko. Dobra, my się rozpakowywujemy i lecimy chyba na Liptowski Mikulasz. Właśnie próbujemy rozkminić, jak wygląda podróżowanie komunikacją miejską, tudzież publiczną w Słowacji. Próbujemy dostać się do Liptowskiego Mikulasza z miejscowości Svatý Kríž, czyli Święty Krzyż. Autobus powinien już przyjechać, także chyba ma spóźnienie, o ile dobrze rozkminiliśmy. Która? Czyli trzeba wracać, bo to nie ma sensu. Pani mi tłumaczyła, widzisz, aha, że sobota to jest, a ja myślałam, że plus sobota. Aha. No, a on jedzie tylko w sobotę. Idziemy. No, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Jeszcze na 2,5 kilometra do jedzie dalsza zastawka. 2,5 kilometra za pół godziny. Ładna pogoda, pogoda jest super, no, słoneczko świeci. Tu są potrawiny, gdybyście byli ładni. O, dziękuję. Do widzenia. Bye. To oznacza, że w dni robocze jedzie taki dom, a ja myślałam, że to oznacza, że plus sobota, rozumiesz? Mhm. A to napadamy też tak myślały, też przyszły na ten autobus. Aha. A to oznacza, że tylko w sobota jedzie. No ale dobra, no to 15.04 pewnie, trudno. 15.04. Także już wszystko wiemy albo nie wiemy. Ale dobry pomysł, właśnie pójdziemy sobie na piwko może do tego sportbaru. Co tam będziemy wracać? I obejrzymy od razu, jak tam jest. Słowacji wszyscy się pozdrawiają, czyli nawet jak kogoś się nie zna, wszyscy dzień dobry gadają. Tak, kiedyś u nas zawsze też, no, na wsi też tak. W ogóle przychodzi ktoś obcy i zawsze dzień dobry. No u nas to nie jest na porządku dziennym. Ludzie się muszą znać, żeby się pozdrawiać. A tu to nie jest konieczne. A mnie cały czas noga boli po wczorajszej polskiej kumapedrozie, czyli po rysach. Kontuzja mi się odnowiła. No i niestety okazało się, że ten lokal, do którego żeśmy szli, był zamknięty. Ciężko rozkminić, był zamknięty, czy zamknięty po prostu, że za wcześnie jest. Bo nawet nie było godzin otwarcia, także nie wiem, może wieczorem, jak przyjademy z Liptowskiego Mikulasza, to tam wstąpimy jeszcze zobaczyć. I robimy teraz drugie podejście. Czekamy na autobus z nadzieją, że teraz mu się jakoś to uda. Zobaczymy. Pogoda się trochę popsuła, już nie ma takiego słońca, ale nie jest chłodno, fajnie jest, tak? Pani na pominąć. Ale wy tam pominamy. Kierowca taki akuratny, nie? Kazał się dzieciom powycierać, bo chodziły w błocie. Kazał im do trowy się powycierać, tam buty. Bo, a ja potem wycierałam palce, bo jeden mnie zdepnął, ale nie wy. Tak wygląda bilet i kosztuje na dwie osoby 2,20 euro. No i do Liptowskiego Mikulasza stąd jest ile? 9,5 do tego muzeum, jakie oglądałam. No liczymy 10, dobra. No. Idziemy szukać jakiegoś autobusu powrotnego, żeby później się nie martwić jakby o to, czy wrócimy i o której wrócimy. Ostatni autobus na Święty Krzyż. Poslední. A do dziedziny?
Święty Krzyż. Do dziedziny, lebo ja wjazdę stało. Aha, to jaki tam jest przystanek? Urząd Miasta. Urząd Miasta, Urząd Gminy. 18 albo 22:30. ATB i 12, co to jest? To jest Nastupiście, platforma. Aha, dobra. Czyli z którego peronu u nas? Peronu, czy też stanowiska? O. Stanowisko, tak jest, super. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jasna druga, czyli jest ostatni. A tu jest przedostatni, 18:55. No obejrzymy, jak tu się potoczą sprawy. No i się rozpadało. Najważniejsze, że mamy okulary w sensie słoneczne. No, okulary must have. No i przyszliśmy do takiej restauracyjki tutaj, trochę dalej od rynku. Mami się nazywa, tak? No zamówiliśmy sobie takie piersi z kurczaka, tam z ziemniaczkami z masłem i wziął jeszcze zupa czosnkowa i po piwku. No i przyszło danie główne, czyli pieś z kurczaka z serem, ziemniaczki, jakaś suróweczka. A wcześniej ta zupa to było coś na zasadzie śląskiej bruzupy tak zwanej, czyli wodzionki. Piwko bardzo dobre, złoty bażant. No i co do jedzenia? Średnio, no nie było złe, było tanie, ale nie, tam... Gdzie wymyślacie robisz mięso? Nie, no dobre było, tylko że chyba już... Panierki, no nie były na świeżo robione te kotlety, może tak. Może to już było jakoś wcześniej przygotowane, bo ta panierka już taka była spieczona za bardzo. Mam nadzieję, że to nie było podgrzewane któryś tam raz. Surówka bardzo dobra, zupka, no bruzupa taką śląsko. Wodzionka, tako se. No, ale piwo przednie. No piwo ja, ale akurat na piwo to oni nie mają wpływu, chyba że coś mogą doleć ewentualnie do tego piwa, ale go nie robią. Nie jest to jakieś wyszukane jedzenie, wyszukane dania. No takie, taka prosta kuchnia. Zapłaciliśmy za dwa piwka, za ten posiłek, niespełna 20 euro. Także całkiem przyzwoicie. A tu jest jakiś koncert. Jakieś występy są. Ogólnie Liptowski Mikulasz to takie kameralne małe miasteczko. Jak widzicie, ryneczek taki mały, skromny, jeszcze mniejszy niż w Żorach. Cicho, spokojnie. Turystów tak sobie, chociaż dzisiaj jest piątek, no to może jutro będzie więcej, może pojutrze będzie więcej. Co zdziwiło nas tu w Liptowskim Mikulaszu, że lokale bardzo często są krótko otwarte. Nawet do 14 tam były, co niektóre do 17, do 19 godziny. To takie lokale typu jakieś pizzerie, restauracje i tak dalej, nie? Tak jakby tylko na śniadanie. No tak jakby, no nie na wiem, obiad wczesny. Ewentualnie wczesny obiad, no. No także nie wiem, czy to jest standard, bo nie wszystkie, bo są lokale, które są, w którym byliśmy na przykład, to jest do 22 otwarte. Ale no, to tak zdarzało się. Później to już... To obyczaj, na przykład we Włoszech to pizzę podawali dopiero około 20. No, ale to w ogóle tam w krajach południowych to wieczorem to zazwyczaj się zaczyna życie w lokalach. Jakichkolwiek tam przychodzą. No, wiemy, tak, jest no w Hiszpanii to przychodzą jeść o 21, 22. I są pełne lokale i wszyscy jedzą. Wtedy zastawione są stoły, całe rodziny siedzą i się stołują. No. Także co kraj to obyczaj, to fakt. Tu jest żupr, dziesiątka i holba jest po euro 50 nawet. Lody dla obchody. Przyszły lody. Pistacja i słone karmel, ja? Piwo, lody i magnesy. To jest taka nasza tradycja wędrusowa, nie? W każdym mieście, w każdym miejscu, w którym jesteśmy, te trzy rzeczy kupujemy, o ile jest taka możliwość oczywiście. W związku z piwem to nie jest taka zawsze możliwość, bo jestem kierowcą. W Słowacji są normy 0,0 w kwestii alkoholu, także trzeba się tego trzymać i uważać na to. No, a teraz bon appetit. Liptowski Mikulasz jest położony pomiędzy Górami Choczańskimi i Tatrami Zachodnimi na północy oraz Niskimi Tatrami na południu, co czyni to miejsce bardzo dobrą bazą wypadową dla górskich spacerowiczów. Zaś walory rekreacyjno-rozrywkowe, takie jak Tatrolandia czy zbiornik wodny Liptowska Mara, pozwolą turystom godnie zrelaksować się po całodniowych trekkingach na górskich szlakach. Jest też wiele innych interesujących miejsc, których listę widzicie w załączonym obrazku. Link do tej strony znajdziecie w opisie filmu.
Z ciekawostek warto dodać, że w liptowskim Mikołaszu w 1713 roku osądzono, a później stracono przez powieszenie za żebro słynnego króla zbójników Juraja Janosika. Co by nie powiedzieć o liptowskim Mikołaszu, to są też takie miejsca niepewne, takie szemrane. Po prostu podchodzi ktoś do was i no chce jakieś pieniądze. I to nie ktoś, tylko cyganie. Cyganie, no. Już nie chcę ich tego nazwać, ale no cyganie tak podchodzą i no i chcą, daj pan. W Polsce też się ostatnio mnie pan prosił, żebym mu piwo kupił. Nie można powiedzieć, że u nas nie ma takiej sytuacji, ale no tu to tak widać i są takie zakamarki, w których można poczuć się niepewnie, zwłaszcza tam okolice tego dworca, nie? Mi się wydaje, to tam chyba właśnie oni wiedzą, że tam turyści przyjeżdżają i polują na takich jak my. Tak sądzę, nie na miejscowych już stricte, tylko na takich właśnie turystów. To się mówi żeno kompompa. Żeno kompompa i ja nie nada, ja nie pani Maju, nie verstehen, no comprende i no capisco italiano i wszystko jasne. I ktoś już jest wtedy tak zakręcony, że są odchodzi, już nie czemu nic więcej go dać. Najgorzej, jak znam wszystkie te języki. No ja. Ale to wtedy można mu dać, jak jest takim poliglotą. O, jak jest poliglotą, tak. Jeżeli coś my powiedzieli za dużo, coś nie tak, to sorry bardzo, liptowski Mikołasz. Ale takie mamy odczucia, a my zawsze staramy się gadać szczerze o tym, co czujemy i no może właśnie przez tę nację, o której wcześniej żeśmy mówili, to większość tak się już nauczyła i tak im jest łatwiej, że wolą przyjść do kogoś i chcieć coś od kogoś, niż i zwyczajnie do pracy i zarobić sobie na to. Ten dworzec autobusowy w Liptowskim, to tak jeszcze zajeżdżał głębokim PRL-em, nie? Bo jeżeli byśmy byli, nie wiem, gdzieś za przeproszeniem w jakimś mało znanym miejscu, żeby tak nie urazić nikogo, w Polsce to mogłyby się zdarzyć takie jakieś przystaneczki, bądź też dworce autobusowe, a to jednak Liptowski Mikołaż, no tak jak mówię, naokoło góry. Fajna baza wypadowa, zresztą fajna też baza noclegowa jest w okolicy. No to musiałoby to wyglądać lepiej, moim zdaniem. Mogłoby wyglądać lepiej. No ale nie ma się czego bać. Wiadomo, trzeba jeździć autobusami, tylko że tak jak mówię, no wizualnie to nie jest zbyt atrakcyjne. Robimy drugie podejście do tego lokalu, ale jest nadzieja, że będzie otwarte teraz. Bo jakieś światło tam świeci, chyba telewizor grał. Całe szczęście, bo zaczyna padać, a chmury są czarne, także zanim byśmy doszli do naszej miejscówki, to bymy zmokli w pierwne. Lokal fanatyków jakichś piłkarsko-hokejowych. Ale fajnie, Maciek jest, trzeba przyznać, już mi się podoba to. Liptowski Mikołaż, rodzinne miasteczko z bujnika Janosika. I z czego słynie jeszcze Liptowski Mikołaż? Stad Baran. Chyba znanej wszystkim Polakom. A naszym celem nie jest dzisiaj Tatralandia, tylko jest zbiornik wodny, tutaj Liptowskie Morze tak zwane. I wybieramy się, żeby rozkminić, zobaczyć, jak tam wygląda sprawa z plażami. Bo dzisiaj, jak widzicie, tak jakby pogoda nie uskrzydla do tego, żeby się kąpać gdzieś tam w jakimkolwiek zbiorniku. No nie jest jakoś oprócz wanny ciepłą wodą. Zbiornik już tam widać, także teraz pójdziemy poszukać jakiejś plaży i zobaczymy, jak to tam wygląda, jak tam infrastruktura kąpielowa wygląda nad tym zbiornikiem. Wcześniej nie włączył mi się mikrofon, ale mam nadzieję, że było coś tam słychać. Ruszamy właśnie spod parkingu przy Tatralandii. I przechodzicie przez taki mostek tutaj, nad główną drogą. No i lecicie w tą stronę, tutaj takim traktem, takim betonowym. I tu jest nawet taki znak, który wam pokażę. Plaża Molo, czyli zmierzamy w dobrym kierunku. No i po chwili już się kończy za zakrętem ten betonowy trakt. I wkraczamy teraz na dywany. Co prawda nie są to dywany czerwone, ale jednak dywany. Tu jest takie zejście w las w stronę wody. Jak ktoś chce, to może zaryzykować. My nie ryzykujemy, ponieważ tam już w oddali widać kampery, jakieś samochody. Bo nam bardziej chodzi
o zejście do plaży, aniżeli do zejście do samej wody, tam gdzie nie można rozłożyć koca i posiedzieć trochę. Tam można dojechać z innej strony, bo tam prowadzą drogi, z tym, że nie widzieliśmy tam na mapie przynajmniej parkingów żadnych. My to bardzo lubimy chodzić dużo, jak Forrest Gump. Ale sorry, golf. Ale on biegł bardziej, a my bardziej chodzimy. No i tu jest zejście, a teraz to jest zamknięte. Już lepiej, bo tu jakieś schodki są, no i to można zejść. No jakoś szczęśliwie udało nam się zejść tutaj na dół, na plażę. Plaża, jak widzicie, jest no, dość duża, ale kamienista i coś tu chyba robią teraz. Czyli nie wiem, czy tu w ogóle można plażować, czy nie można plażować, bo tam jest zakaz zejścia, ale nikt nas nie opieprzył, także jest spoko. Tam są, jak widać, jakieś rowerki, jakieś łódki, prawdopodobnie jest jakaś wypożyczalnia i słychać też muzykę, czyli coś się tam dzieje. Widać, że tu też coś próbują robić i pewnie też będzie fajnie za jakiś czas, bo już chyba jakieś tam domki stawiają, jakiś lokalik będzie. A nas bardziej interesuje ten kierunek tam, bo tam też było takie zejście i właśnie chcemy rozkminić w lesie to zejście, które wam wcześniej pokazywałem. Chcemy rozkminić, czy to schodzi do tej plaży i tam pewnie jest bardziej kameralnie, tak mi się wydaje. Ale po drugiej stronie, z tego co widać, też tam jest chyba jakoś plaża. Widzisz, Bata? Aha, ale to trzeba tam z autostrady zjechać, nie? Tam na autostradę trzeba wjechać i zjechać z autostrady, czyli trzeba pamiętać, że trzeba mieć wykupione winietki. A my dlaczego chodzimy tutaj? Gdzieś na zapleczu głównych traktów, bo raczej szukamy takiego kameralnego miejsca, w którym będzie można sobie spokojnie odpocząć, popływać. Nie lubimy jakichś tłumów na plaży. No i tak mi się wydaje, że tu jest to zejście, które wam wcześniej pokazywałem. I dotrzecie sobie tutaj na kawałek plaży. Tu już jest troszeczkę jakby drobniejszy ten żwirek, także można się chyba spokojnie gdzieś tam jakimś karimatką bądź też materacem rozłożyć. Plaża jest duża, ale no to pewnie ma też wpływ na to pogoda, ponieważ jest sucho. No. Pewnie gdy są dni bardziej deszczowe, tej wody przybywa, jest tu trochę mniejsza ta plaża. A tu kroksa ktoś stracił, a taki fajny kroks. O jednym szczewiku se poszedł do domu. Albo utopił się. Ale co, ten szczewik drugi? Czy on? Czy właściciel? No już my są w domu, teraz wierzymy, gdzie schodzić na tą plażę i molo tutaj zdecydowanie wcześniej, nie musieliśmy iść tak daleko. Tu są takie ławeczki, jest lokal, który jest aktualnie zamknięty i za tym lokalem jest zejście właśnie do plaży i tam jest to molo. No i jesteśmy już przy tym molo, obok lokaliku schodzicie, na dół schodkami. No i są takie fajne klify nawet. Są drabinki, można zejść do wody tutaj z tego molo. Zbiornik Liptowska Mara, zwany też Liptowskim Morzem, jest sztucznym zbiornikiem retencyjnym, który powstał w latach 1970-1975 w celu regulowania spływu wody w dorzeczu rzeki Wak, ale też w celu produkcji energii elektrycznej. Wraz z upływem lat stał się też obiektem turystyczno-rekreacyjnym, gdzie można m.in. wybrać się na rejs statkiem po jeziorze, wypożyczyć dowolny sprzęt wodny, no i oczywiście zażyć kąpieli w ciepłej i całkiem czystej wodzie jeziora. Hello, jesteśmy w miejscowości Ludźki, czy też Laćki, nie wiem dokładnie jak się to wymawia, niedaleko Beszanowej. A co ciekawego jest w tej miejscowości? Ludźkański wodospad. Mały, ale bardzo, bardzo atrakcyjny wizualnie. Przynajmniej tak na zdjęciach wyglądało i z tego co przejeżdżałem, co widziałem, też to fajnie wyglądało. Dzisiaj robimy sobie taki luźniejszy dzień. Zaraz pójdziemy coś zjeść na jakiś obiad, a później wpadamy na termy do Beszanowej. Chcieliśmy się wybrać w góry, ale niestety pogoda dzisiaj nie sprzyja górskim wycieczkom, tym bardziej, że zapowiadają później po południu jeszcze takie dość srogie i obfite opady deszczu. Także odpuściliśmy sobie, jutro wyskoczymy w góry, a dzisiaj pójdziemy się zrelaksować na termy. A teraz idziemy zobaczyć ten słynny tutejszy
miejscowy wodospad. Tu jest taka informacja, że kąpiecie się na własne ryzyko, ale tutaj jeden pan przed chwilą ryzykował się, kąpał. Obejrzymy, jak tu to wygląda z wierchu. Z wierchu wygląda tak jak z dołu, no trochę wyżej. I co, Bata? Robimy zdjęcie? Jak nie wyjdzie? Wleziesz, właś! Jak się obulisz, to się pośmiejmy chociaż. No ale tak pomału, spróbuj. Widzisz, jak to wyglądało w XIX wieku? Aha, no, nie było nic unormowane, to tak leciało. To byle jak, a później to chyba jakoś... XX wieku tak zrobili. Idziemy do góry teraz, takimi schodkami można na górę wejść tego wodospadu. Można sobie przejść tutaj na górę i zobaczyć zbiornik z góry. I takie małe kaskady tu jeszcze są. Wodospad Luczański ma wysokość 13 metrów, a ze względu na to, że spływa nim woda ze źródeł termalnych, nigdy nie zamarza. W roku 1996 wodospad i teren wokół wodospadu został uznany za pomnik przyrody. Spływ wody po skałach trawertynowych można podziwiać również nocą, ponieważ wtedy to miejsce jest pięknie oświetlone. Sama miejscowość Luczki jest miejscowością uzdrowiskową, w której znajdziemy m.in. baseny termalne, z których nie omieszkaliśmy skorzystać. Beata poszła do miejscowego kościoła odpokutować swoje winy i da za nią obejrza, jako tam pokuta dostała. No jak, czego się dowiedziała na temat kościoła? Poza kościołem go nie ma? Mi się zdarzeje wszędzie. Mimo tego, że jesteśmy w Słowacji, to obraz, jak widzieliście, po polsku był opisany. Jezu, ufam Tobie, widziałeś? Obok ołtarza, po lewej stronie. Polski dar to będzie może jakiś tam. No i podjechaliśmy tu troszeczkę wyżej do takiej pizzerii Olivier w miejscowości Luczka. No i dość szeroki wybór tu jest pizzy i ogólnie jakichś tam jeszcze dodatkowych dań obiadowych. Także jest czym wybierać. No a co ważne, tutaj jest niedaleko takie centrum spa, niedaleko, no tu za drogą jest takie centrum spa. I zastanawiałem się, czy zamiast Beszanowej właśnie wybrać tutaj tego miejsca, bo wygląda to bardzo fajnie. Jest to miejsce, wydaje nam się, bardziej kameralne, jest tu mniej ludzi, a w Beszanowej to wiadomo, przy takiej pogodzie, czyli zachmurzonym niebie deszczowej trochę aurze, to może być w sobotę sporo ludzi. Także jeżeli przypadnie nam to, co oferują do gustu, to chyba zostaniemy tutaj i pójdziemy sobie właśnie do tego aquaparku tutaj w Luczkach. Teraz czekamy na pizzę, zamówiliśmy pizzę, zjemy, wypijemy piwo, bata alkoholowe i bezalkoholowe. No i zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie i jak to będzie. Jak to będzie wyglądało. Pan Makłowicz nas gotuje właśnie, bo jesteśmy na Słowacji, a on lubi gotować Słowaki. Panie Makłowicz, proszę temperaturę podnieść trochę do góry, bo... Marzniemy. Nie gotujemy się, wcale się nie gotujemy. Rosołu to z tego nie będzie. No nie będę gotował Słowaków.